ja wykładałem politykę kulturalną przez 40 lat i było tego na początku 45 godzin, a ja dla Państwa mam niespełne godziny, bośmy przegadali, bo mieliśmy gościa tego, a potem ograniczyli do 30 godzin, a już 7 lat temu chyba do 15 godzin, bo już był tylko wykład i egzamin. Rozumiecie Państwo? Czy praca zaliczeniowa, bo już studenci musieliśmy ograniczać, bo oszczędności i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że polityka kulturalna, my jesteśmy, Państwo i ja, przedmiotem polityki kulturalnej. Tak jak jesteście przedmiotem polityki emerytalnej, czyli społecznej. No to chcąc, nie chcąc, to słuchacie przecież radia, telewizji, czytacie książki, chodzicie na filmy. I czasami sobie nie zdajemy sprawy, że możemy być przedmiotem manipulacji. Prawda? Bo ja Państwu powiem tak, jeżeli ja miałem 30 godzin tej polityki kulturalnej, to 15 godzin były ćwiczenia, a wykłady 15 godzin. Ja starałem się robić wszystkie zajęcia. Ale jak zrobić politykę kulturalną, skoro to jest polityka literacka, wydawnicza, prasowa, informacyjna i komunikowania, polityka językowa. Ona jest związana z polityką narodowościową, bo każda narodowość ma swoje stowarzyszenia, z polityką społeczną, bo to kosztuje wszystko, jest konsumpcja kulturalna. Czyli trzeba mówić o wielu zagadnieniach. Ja na każdą z tych polityk poświęcałem często godzinę. Czyli polityka języka, czasami to było 15 minut, w tym miesiącu 15, w tym 15, w tym. Już i same te polityki szczegółowe mi zabierały 7-8 godzin. Ale była polityka kulturalna w okresie zaborów, przecież była germanizacja, rusyfikacja, tak? Była autonomia kulturalna w Galicji. Była polityka w II Rzeczpospolitej, a nie było Ministerstwa Kultury. Zlikwidowano go po 2 latach. Czyli polityka kulturalna to jest ciekawe zagadnienie i powiem na początku tak, żeby się nie obrażać, że ja będę mówił o pozornie prostych sprawach, ale ja to muszę skrócić i powiedzieć Państwu o pewnych ciekawych zagadnieniach, z których może ktoś sobie nie zdaje sprawy. Bo polityka kulturalna to jest po pierwsze dziedzina działalności politycznej, to jest przedmiot, który studenci zaliczali, to jest nauka, na przykład są naukowcy, którzy się zajmowali, docent Kossak, nie wiem, między malarzami. Jerzy Kossak napisał kilka książek z polityki kulturalnej, był lekturami kiedyś. Pisał o leninowskich koncepcjach, o polityce kulturalnej w PRL-u, o kształtach polityki. Tych książek z polityki kulturalnej student tam miał 10-15, mógł korzystać, z 103 skorzystał, ja mu na zajęciach pokazałem, jak nie wierzył. Niektóre były ciekawe, mimo że za komuny wydane. Czyli to jest przedmiot, nauka, i może być program polityki kulturalnej. On jest. Partia miała program polityki kulturalnej. Teraz mniej. Prawda, że był program dotyczący czytelnictwa, upowszechniać książkę, tanią książkę, już w latach 50. I proszę Państwa, to są zagadnienia niezwykle ciekawe. Ja Państwu powiem, że jak ja tylko byłem na historii i zacząłem studiować równolegle nauki polityczne, to ja sobie myślałem, kurczę, jakie to jest ciekawe. I kiedy musiałem wybrać dodatkowe przedmioty, to sobie wybrałem także demografię, naukę o ludności, to jest związane z polityką, i politykę kulturalną. A wtedy mój promotor, jeden z dwóch, powiedział tak, no ale tu nie ma specjalisty od polityki kulturalnej, jest w Cieszynie. A ja mieszkałem w Cieszynie, jeszcze nie mieszkałem, ale byłem zameldowany, bo się rodzice przeprowadzili. A tam jest profesor Antoni Gławesz, który jest autorem od polityki kulturalnej, jest prorektorem, był prorektorem Usił, Pochlebowczyku, drugim prorektorem tej firmy. Musiał być prorektor, bo ta firma miała wtedy 10 budynków, a nie jeden w Katowicach miał 3 budynki. Tu mieliśmy aż 3 akademiki, prawda? A 3 wydziały w Katowicach też miały 3 akademiki na Lichucie. Czyli myśmy byli, jeden się co prawda budował dopiero. Ja wiem, no Antoni Gładysz nie sam, on pana przepyta, bo mi wyznaczyli egzaminy tam. Zielona Góra, jeden u rektora szczegóły z metodyki historii, bo rozszerzony program musieliśmy realizować. Ci, którzy chcieli wcześniej skończyć studia, mieli dodatkowe przedmioty. I ja się wybrałem do profesora Gładysza, mówię, że to, a muszę zdać politykę kulturalną. On dał lekturę, a co pan robicie? Pan mieszka? No w Cieszynie. Jak to w Cieszynie? No tylko studiuję w Katowicach. No to jak pan się w polityce kulturalnej doda, to pan będzie wykładał, będzie pan moim asystentem. I dostałem etat po egzaminie z tej polityki kulturalnej. Ale był to, no, przez pierwsze lata mój główny przedmiot. Dlaczego? Bo studentów nie było kilkanaście na roku jak ostatnio. Tylko było 60-70 plus zaoczne. Studentów było 130. Więcej, a teraz jest 10 razy mniej. Na jednym roczniku, pierwszy zaoczny, pierwszy dzienny, to ja miałem 4-5 grup, a teraz cały rocznik. I przyjdzie na wykład
12 osób na roku przyjdzie 6 osób. Tak! Jak kończyłem pracę, to taki był kierunek, który zmienił nazwę ASK, wcześniej Pedagogika Pracy Kulturalno-Światowej, czyli Animatorzy Kultury. I proszę sobie wyobrazić, że ja tą politykę, ja miałem dosyć. Dlatego, że musiałem zrobić ćwiczenia w 10 grupach i wykład powtórzyć do dziennych i założeń. No to proszę, 180 godzin polityki w semestrze. Kto prowadzi politykę kulturalną? Definicja klasyczna polityki kulturalnej. Ja dzisiaj żadnej książki nie przyniosłem, znaczy jakieś pobocznice mi się zaplątały, bo chciałem Państwu pokazać tę z promocji książkę tam. Bo wszystko mam w zasadzie w głowie. Mógłbym mówić 10-20 godzin o polityce kulturalnej. A definicja jedna z 10 polityki kulturalnej mówi tak, że polityka kulturalna jest to działalność organów, podmiotów, czyli instytucji, państwa, partii i stowarzyszeń, na przykład organizacji, państwa, partii, takich jak związki zawodowe, kiedyś bardzo się liczyły. Państwo, partie i stowarzyszeń w dziedzinie, teraz w jakiej dziedzinie? Tworzenia, upowszechniania i pielęgnacji dóbr i wartości kultury. Bo żeby coś upowszechniać, żeby pokazać obraz, tego wcześniej trzeba namalować. Czyli polityka ma powodować twórczość, żeby się rozwijała twórczość, nawet amatorska. Tworzenie, upowszechnianie i pielęgnacja, bo muzea pielęgnują, trzeba zachować, mamy archiwum, tutaj jesteśmy w Książnicy. Tutaj jest upowszechnianie i pielęgnacja. Dóbr i wartości kultury. Wartości. Wartości, o które się teraz walczy. Bo jedne ideologie zwalczają niektóre wartości, prawda? Czyli trzeba polityki, jaka była ta polityka kulturalna kiedyś, jaka jest dzisiaj. No już nie, zostawmy zabory, bo ja tak mu poświęcałem godzinę na wykładach. To by trzeba było, jaka była polityka już jeszcze nie okupanta, a zaborcy. No wiadomo, no zrusyfikować szkoły wyższe, dlatego upadł Uniwersytet Warszawski, bo jak go zrusyfikowano, to miał tak niski poziom, że w ogóle go rozwiązano. Dopiero w 1914-15 roku Niemcy jak weszli do Warszawy, w czasie I wojny światowej to pozwolili, żeby Uniwersytet Warszawski ruszył znowu, prawda? Czyli polityka była, na każdej książce pisało dozwoleno cenzurą, czyli musiała być pieczątka cenzora na katechizmie, na testamencie. Ja mam takie książki, Nieboska komedia Krasińskiego, wydana przed I wojną, także dozwoleno cenzurą. Jest po prostu wydrukowane to, jest nazwisko jakieś tam jeszcze. Z biblioteki więzienia w Krasnostawie, bo mój tata spał pod tymi książkami, jak nie mieli się czym przykryć w 1939 roku i potem, ja pokazywałem tutaj kiedyś chyba, no, jak omawialiśmy tam 1939 rok, to przez książki ocieplały, bo się przykryli książkami, całymi kupami książek z biblioteki więziennej. No i tam były jeszcze bardzo ciekawe inne pieczątki, bo to więzienie się zmieniało, było zaborce z okresu międzywojennego, prawda? Czyli polityka zaborców nie sprzyjała polskiej kulturze. Ale jest pytanie, czy jak nie ma w kraju organów, jeżeli nie ma Ministerstwa Kultury, czy kultura może się rozwijać? Oczywiście, że może. Są kraje bez Ministerstwa Kultury. Nawet lepiej się może rozwijać. Czy w Stanach Zjednoczonych słyszeliście Państwo o jakimś Ministerstwie Kultury? Przecież to jest wielki kraj, 300 milionów ponad. A rozwija się kultura, nie tylko Hollywood, Disneyland żartuje, kręcą filmy na cały świat, narzucają swoją kulturę, amerykanizacja się mówi, tak, rusyfikacja jest amerykanizacja. Mają jakieś tam departamenty stanowe tego, które popierają, fundacje i tak dalej, jest prywatyzacja duża w kulturze. I proszę Państwa, czyli może się kultura rozwijać bez pomocy państwa. Państwo nie ingeruje, kiedyś król. Stanisław August Poniatowski, prawda, popierał, a to tych rzeźbiarzy, malarzy. Wystarczy biznes czasami, ale państwo też powinno ingerować czasami. Tak jak oświata. Nie mówię o oświacie, mówię tylko o kulturze. Teraz proszę Państwa, żeby zrozumieć politykę kulturalną, czyli tą działalność organów państwa, jak to się zmieniało, związki zawodowe nie mają już wiele do powiedzenia w dziedzinie kultury, a za komuny miały. Były związkowe, nawet domy kultury. Zakładowe, związkowe, włókniarz, jakieś tam inne, związki zawodowe, związek zawodowy górników, 300 tysięcy członków na 500 000 górników, prawda? Czyli to były wielkie rzesze ludzi, którzy mówiło się nawet, że rozwijamy kulturę robotniczą, kulturę górniczą. Ale proszę sobie wyobrazić, że zrozummy pewne pojęcia. Bo ona powinna, polityka kulturalna, czyli działalność nie tylko ministerstwa, jeżeli już jest, ale organów samorządowych, teraz więcej mają samorządy w kulturze do powiedzenia, czyli tych podmiotów wojewódzkich, powiatowych,
Państwo sobie przypomnijcie, że kiedyś były powiatowe domy kultury. Były powiatowe poradnie pracy kulturalno-oświatowej. Dzisiaj nie potrzebujemy, bo ludzie sobie radzą, są jakieś inne placówki kultury, ale są takie słowa jak upowszechnianie kultury, udostępnianie, uprzystępnianie, dystrybucja tej kultury. Każdy oznacza co innego. Każdy oznacza co innego. Proszę zwrócić uwagę, że można wyprodukować książkę i ją sprzedać, a ona nie zostanie przeczytana. No można. No może można ją za darmo rozdać. Tak się rozdaje, Świadkowie Jehowie rozdają, różne chrześcijanie rozdają, nawet się cieszą, jak ktoś Pismo Święte ukradnie, jeżeli go zacznie czytać, prawda? Jeszcze ilustrowane. A nie, czasami było zakazane, że nie wolno było wieść Pisma Świętego po rosyjsku, po czesku, po słowacku do Czech, tak? Czy na Ukrainę. Ja zdobywałem tutaj, dostałem kiedyś w księgarni, która się inaczej nazywała, ewangelickiej, to dostałem ukraińskie i rosyjskie wersje symfonii i Starego Nowego Testamentu. I było do Lwowa zawiezione. To trochę ryzykował mój kolega, ale oni chcieli to. Chcieli to, a tu było, a tam nie mieli. Musieli przemycać. I proszę Państwa, czyli dystrybucja dóbr kultury nie musi oznaczać uczestnictwa w kulturze, bo się buble wyprodukuje. Przecież są cegły. Tak się mówiło na książki, których nikt nie przeczytał. Cegły. Także dzieła Lenina. 50 kilka tomów, jeden tom przypisów był. Dzieła Stalina, 13 tomów. Musiały być w bibliotekach miejskich tego. Tak, niektóre podręczniki nie są popularne do bloku ideologicznego. Czyli dystrybucja nie musi oznaczać konsumpcji. To tak jak ktoś kupuje serek, przeterminuje się ten serek, ma go w lodówce i go wyrzuci, ale zostało zapłacone. I różne statystyki kultury to ujmują, że proszę, jak się komuniści chwalili, że wyprodukowano w Polsce 8-9 książek, żeby osiągnąć potem 10 książek na Polaka. Było nas 30 milionów, to oznaczało, że 300 milionów książek wydrukowanych i sprzedanych. Ale wliczano wszystko. Tygrysy po 4-5 zł i takie grube książki. I zawsze tych książek brakowało pewnych. Brakowało Kuchni Śląskiej, brakowało encyklopedii, Spodlany, Na Dzień Kobiet rzucano. Były Spodlany książki niektóre. Te książki, które dzisiaj tu leżą, tu macie takie książki, katalog lekarstw. Ja kiedyś podchodzę w bibliotekę książnicy, gdzie ja też tam przynoszę książki, 10 przyniosę, 2 zabiorę. Tam są dobre książki sprzed 20-40 lat. Studentkom dwóch medycyny, w tym jednej studiującej położnictwo, to proszę Państwa, brałem książki, które kiedyś na czarnym rynku kosztowały 2-3 razy więcej. Jakaś tam chirurgia, choroby wewnętrzne, rozumiecie? Stomatologia, bo jak ktoś studiuje, to ludzie kserowali te książki. Ale teraz leżą. Nie dlatego, że nauka poszła do przodu. To jest większość, 90% tej wiedzy jest aktualnych. Tylko, że kiedyś książka była innym towarem niż dzisiaj. I proszę zobaczyć ceny książek. Książki drożeją. Czyli, ale dystrybucja nie oznacza konsumpcji i nie oznacza... Co z tego, że ja sobie kupię książkę po chińsku, mam taką i celowo kupiłem, albo poświęcimy po chińsku zilustrowane, bo że kurczę, córka ma tyle, wziąłem w języku japońskim i chińskim. Bo były tańsze, bo tamtego tych Chińczyków tam mniej przyjęli. To było lato prawie, w skórce. Nie, proszę pana, dlaczego ja to wziąłem? No bo tam głównie są ilustracje, ale jest dla Chińczyków, bo tam w 10 językach mówić pańsku, nawet po arabsku chyba są w Oświęcimiu i w muzeum. Bo ja myślę, kurczę, będzie miał gościa, on nie ma czasu pojechać do Oświęcimiu, to podam ten album i leży sobie. I mam czasami takie książki w innych językach, no jak byliśmy na wycieczce w Gdańsku, to książka, która kosztowała piękny folder o Gdańsku, taki gruby, setki zdjęć, jak ktoś nie wierzy, to przyniosę. To dlatego, że był po niemiecku, był w muzeum, gdzie wycieczek za dużo nie chodzi, to był po 10 zł, a tak kosztował 50, wersja polska. No wziąłem i potem wycieczka po 10 osób poleciała, też go sobie kupiło w wersji angielskiej i niemieckiej. Ale co nam stąd chodzi? My znamy na tyle angielski, że wiemy, co tam jest. Ale książka musi być przeczytana, żeby się liczyło, że to jest uczestnictwo w kulturze. Czyli jeżeli było tak zwany problem widowni robotniczej, że robotnicy do teatru, lata stalinowska, do tego wrócę, dopiero wprowadzam zagadnienia, no to żeby robotnicy do teatru się nie wstydzili iść, to mogą iść w roboczych ubraniach. I były pokazane takie zdjęcia, ja dzisiaj jestem w golfie, prawda? Ktoś jest w marynarce, pani jest ładnie ubrana, pani kobiety zawsze lepiej. Ale i robotnicy całymi brygadami z hoteli robotniczych, to nawet ja z czym jeszcze byłem, górnicy z hoteli robotniczych maszerowali młodzi chłopcy,
maszerowali do Domu Kultury. Ja byłem świadkiem rozmowy dyrektora Domu Kultury, jak on się bał frekwencję, bo myśmy mieli, mówi tak, to trzeba chłopców z OHP, z domu i z hoteli robotniczych. I dzwonili do OHP w Jastrzębiu, do tych górników, którzy młodych, którzy pracowali na powierzchni. I był głośno mówiący aparat. Ja słyszałem taką rozmowę. Nie, kolego, ale musicie ich przyprowadzić, bo jest 200 wolnych miejsc. A dopiero 200 biletów żeśmy rozdali, 100 osób przyjdzie, to też metoda, że więcej biletów się rozdało, a przyszło połowę. To była taka zasada, jak festiwal filmów radzieckich był, to rozprowadzono 500 biletów, a było 300 miejsc, a przyszło 100 osób. Z góry założyli, że i tak nie przyjdzie, więc rozprowadzili biletów nienumerowanych, tego, znasz, zachęcali licealistów. Myśmy akurat z kolegą, który potem został prezydentem Jastrzębia, Zajuszem Łukiego, myśmy lubili te filmy oglądać, bo myśmy inaczej rozumieli, byśmy się śmiali z tego. Siadaliśmy w pierwszym rzędzie, ja mówię, Janusz, za nami już nikogo nie ma, tam wszyscy weszli, bo film był długi, ale za darmo rozdawana, żeby przyszli. I ta rozmowa w tym Domu Kultury, Górnicze Centrum Kultury, doktor Hibner, któremu żeśmy też doktoryzował się w tym samym czasie, zbierał ankiety jak ja, byłem wtedy młodym asystentem, rozmawia z tym szefem ZSNP i mu tłumaczy, musisz ich przeprowadzić. I mówi, takie zdanie pada, pójdziesz chamie na kulturę. Pójdziesz chamie na kulturę, bo on potrzebował frekwencji, żeby tam ktokolwiek siedział. Ja już nie pamiętam, co to wtedy był za występ. Czyli, i teraz proszę Państwa, czyli w polityce kulturalnej zachodzą ciekawe zjawiska związane z polityką repertuarową, co dawać, żeby ludzie przyszli, jak, co drukować, żeby, z polityką prasową. I, proszę Państwa, Państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak pada nam czytelnictwo. Ludzie przestają kupować prasę. Ja sam mówiłem już przy świadkach, nawet ekspedientce, jak Głos przekroczy 5 zł, ja przestaję kupować. Bo niedawno kosztował 3,20, a już jest 4,40 czy 4,50. No pójdę sobie do czytelni, zrobię szybko pracówkę, choć ja czasami go muszę na zawodzie przewieźć, bo tak jak dostaję głos ludu, to ja ich zbieram, żeby oni wiedzieli, co tu się dzieje i ja im te głosy oddaję. Ale ja kiedyś byłem w stanie jako młody asystent, bo komuniści popierali prasę. Nawet w Komitecie Centralnym i wszystko podlegało. Cenzura, prasa, był Wydział Prasy i Wydawnictw przy KCPZPR. Był Wydział Kultury przy KCPZPR. I ministrowie kultury byli członkami partii. Tak jak szef ZHP też musiał być członkiem Komitetu Centralnego. Jak on się nazywał? Wosiński. W każdym razie, tak, przez 10 lat, no, wszystkie organizacje, już nie mówię o TPPR-ze, o innych, musieli by podlegać partii, czyli jednej ideologii, ta sama cenzura, cenzurować wszystko. Kościół, jeżeli to miał ograniczony przydział papieru na gościa niedzielnego, który dzisiaj leży, bo ludzi nie stać na 8 zł, nie dodam, że było 4, najtańszym tygodnikiem opinii, to byle dobre. Tam są artykuły z różnych dziedzin. No i proszę sobie wyobrazić, że mnie jako młodego asystenta było stać na kupowanie 50 tytułów czasopism prenumerowanych rocznie. A dlaczego aż tyle? Bo brałem tak 15 kwartalników, 15 mniej, około, może 13, może 17, 15. Jak ktoś nie wierzy, to ja znajdę taki gruby zestaw odcinków z poczty, bo ja to zamawiałem na cały rok. I jak cena wzrastała, to ja miałem po starej cenie. Ale tam były 10 czasopism dla mniejszości narodowych, po złotówce. Dla niewidomych, dla głuchoniemych. Brałem, żeby studentom pokazać, jak wygląda niewidomy spółdzielcze czasopismo w Braille'u. Albo w świecie ciszy. Bo były czasopisma i pokazałem, bo miałem takie zajęcia, miałem politykę społeczną. Patrzcie, tu jest grube, wytłaczane czasopismo, tu w Braille'u to było grube. Tam było stron 40 może kartek, ale to było tak grube. Listonosz do mnie nie chciał tego nosić, bo miał zawsze dużo prasy. Musiałem sobie na pocztę chodzić, miałem taką skrytkę tam. I brałem z 10 tygodników, 2 tygodniki, a dzienników. Jeżeli ktoś z Państwa, bo jesteśmy w moim wieku, jesteśmy, to proszę Państwa, to było kilkanaście dzienników. Cena złotówka. Trybuna Ludu, Trybuna Robotnicza, Standard Młody, Głos Pracy, Żołnierz Wolności, Kurier, Wieczór, bo były popołudniówki. Także ja brałem czasami co dwa dni, dwa dzienniki. A w sobotę, jak były numery podwójne, to już nie 50 groszy, a złotówkę, potem zaczęło drożeć w latach 80., bo była inflacja. Ale prasa podrożała, a wtedy ludzie kupowali, bo nie było innych źródeł informacji, nie było internetu. Dwa programy, trzy radiowe, telewizję, dwa programy, chyba że ktoś w strefie przygranicznej mieszkał, a poza tym ten papier gazetowy się nadawał idealnie jako papier toaletowy. No właśnie, ale... Dlatego, że dzisiaj to się nie nadaje, bo są śliskie, a wtedy na dworcu, jak już były gazety pocięte,
To już jest luksusowa toaleta, to już jest... To jest zła farba. Ten się jeszcze nadaje, bo z ziemi już zmienił papier na trochę. Tak. Niektóre się... No więc mówię. Proszę Państwa, Państwo dzisiaj, jak z perspektywy czasu analizuje się zagadnienia polityki kulturalnej, wydawniczej, prasowej, to młodzi ludzie w to nie wierzą. Ja żałuję, bo ja do tego tematu wrócę. Ale ja Państwu jeszcze muszę przybliżyć może jedno, dwa pojęcia. Otóż, czyli pełne upowszechnianie kultury jest wtedy, jak jest. Mówi się ruch kulturalny, a za Stalina go nie było. Ten ruch kulturalny w okresie stalinowskim, w okresie drugim etapie PRL-u, to 49-56, on zamarł. Dlaczego? Bo wszystko musiało być upaństwowione lub uspołecznione. Zlikwidowano stowarzyszenia regionalne. Macierz do 56 roku nie działała. Głos Ziemi Cieszyńskiej kiedy się zaczął ukazywać? Po 56. Jako pierwsze... No, musiało być wszystko pod kontrolą. W związku z tym łączono. Tak? Było Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego, OMTUR, organizacja, to wszystko zrobiono jedną TWP z tego, żeby łatwiej kontrolować TWP. Było Warszawskie Towarzystwo Naukowe i Polska Akademia Umiejętności, PAKU, zlikwidowano, przy okazji likwidacji wszystkie nowe stanowiska obejmowali zawsze PPR-owcy, potem PZPR-owcy i zrobiono Polską Państwową Akademię Nauk. I nastąpiła uspółdzielczanie, a de facto to było państwowe, tylko nazwa spółdzielnia została. Tylko nazwa spółdzielnia, bo pod kontrolą. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak była bitwa o handel, zaczęła się walka o kulturę. Tylko i ruch kulturalny zamarł, a ruch kulturalny to jest tak. Dawali tak, jak mieli przyzwyczajenia, inaczej reagowali oficerowie, którzy przyszli z armii pruskiej, to wszystko musiało się nauczyć języka nawet. Czyli polityka językowa musiała sprzyjać prawda polskości. Proszę Państwa, a było wielu porządnych Niemców, na przykład admirał Unruk, to co on powiedział Niemcom, jak mu zaproponowali, obronił Wybrzeża w 1939 roku? Że od czasu, przecież to był Niemiec, polski patriota, który powiedział, jak żeście napadli, to ja zapomniałem, że jestem Niemcem. I nie przyjął niemieckiego władzy, siedział w niewoli, tak? Czyli takie były sytuacje. Polityka językowa jest bardzo ważna. Jakie są treści podręczników? Ala Makota, prawda? Słynny podręcznik Falskiego, trzy pokolenia się z niego uczyły. Ala Makota. Proszę Państwa, muszę powiedzieć dowcip, bo ja mam tę tendencję. Ty to puszczasz potem gdzieś? Przepraszam, że ja pytam w internecie. Tak, ale chyba będę musiała pociąć i pomontować. Tak jest, oczywiście. Jak najwięcej. Tylko ja nie umiem, więc kolega będzie montował. Nie, no tak, żeby to skrócić, wiesz, no. ale bo my mamy swobodną atmosferę, jesteśmy tutaj wśród sześciu osób. Ja Państwu z tym podręcznikiem muszę powiedzieć jeden dowcip. Otóż tam jest taki wątek, że jak ja się uczyłem czytać, to był pierwszy, drugi miesiąc, ja się szybko nauczyłem czytać. To ja czytałem już w czwartej klasie, to mi pani mówi, ty to przeczytałeś, no ale i proszę sobie wyobrazić, że tata mi przeczytał, bo ty do jutra masz się nauczyć tutaj to. I było takie zdanie, a deszcz leje i leje. Czytaj jeszcze raz, a deszcz leje i leje. Powoli czytaj, a deszcz leje i leje. Literuj, a deszcz leje i leje. A teraz patrz i czytaj. Wiecie, co tam pisał? A deszcz pada i pada. A mi się tak śpieszyło, że ja to na pamięć po prostu. A deszcz leje i leje. Ale ten podręcznik Falskiego bardzo przyczynił się właśnie, był jednym z najlepszych podręczników w okresie międzywojennym. Tylko. Wracając ściśle do polityki kulturalnej, proszę Państwa, kościowy, pierwszym ministrem kultury i jedynym był kto był pierwszy? Miriam, Zenon Przesmycki. Pełnił funkcję poeta, został ministrem, ale nie było pieniędzy, zlikwidowane Ministerstwo Kultury. A nawet Ministerstwo Oświaty nazywało się Ministerstwo Wyznań Religijnych, a dopiero na nowym miejscu i oświecenia publicznego. A kultura się rozwijała. Mieliśmy osiągnięcia w dziedzinie kultury. Ile obiektów kulturalnych wybudowano. Nawet czasami to było w takich sytuacjach, że oczywiście te, ale już nie mówię o Śląsku Cieszyńskim, bo mamy takie kalendaria, mamy piękną pani, jak ona się nazywała, moja magistrantka, która napisała pracę o życiu kulturalnym Cieszyna w świetle ogłoszeń. W świetle ogłoszeń prasowych, na szy chyba. Szczurek? Nie. Przypomnę sobie. I oczywiście nie mają już czy córki, jest w Holandii. Spotkałem ją ostatnio na koncercie, rok temu chyba w wakacje. Ja tą pracę widziałam. Tak, świetna praca. My fragmenty drukowaliśmy chyba w tym, na dole.
No to wyglądało to w Cieszynie tak, że temat już nie był niemiecki, już tam polskie przedstawienia były, prawda? A jak były pierwsze polskie przedstawienia, to Niemcy gasili światło, były awarie. Może dyrektor by o tym wie, czy nie wie, bo to inni wspominali, jak to było w okresie międzywojennym. Czyli walka toczy się nie tylko w płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej czy dyplomatycznej, ale w dziedzinie kultury, w dziedzinie języka, bo chodzi, myśmy trochę polonizowali Białorusinów, ale oni i tak zostali zrusyfikowani. Teraz mówią po rosyjsku. Ukraińcy są zadowoleni, że rozumieją język polski. 2 miliony ich tutaj pracuje, prawda? Będą nowe ukraińskie pewnie domy kultury jakieś. Oni sobie będą zakładać organizacje mniejszości ukraińskiej, skoro ich tak dużo jest. Ale wracając do okresu międzywojennego, po pierwsze, zunifikowano nie tylko system szkolnictwa, ale powiedziałbym system kultury. Mieliśmy duże, proszę Państwa, osiągnięcia, jeśli chodzi o rozwój czytelnictwa. Przecież Wankowicz drukował książki po złotówce, bo założył wydawnictwo Rój, ludzie zaczęli czytać, wydawał całe serie książek. Rozkwit czytelnictwa w II Rzeczpospolitej, bo po raz pierwszy książka wyprodukowana w Galicji mogła się rozchodzić w zaborze pruskim, byłym oczywiście. Nawet jak to byli krzyżacy, bo wiadomo, że niektóre utwory były tak pisane, żeby w ogóle przeszły przez cenzurę. No, pisarze musieli uważać. Ale okres międzywojenny, kultura się polska bardzo rozwinęła, stąd Niemcy, jakby tak zobaczyć taką listę wszystkich tych, którzy mieli zostać zamordowani na przysłowiowy Dzień Dobry, bo były te listy takie, prawda, że morduje się wszystkich tych, tak, Starzyński, prezydent miasta, zastępcy zostawiono, no to jakoś to przeżył, ale są filmy dokumentalne o tym, ale proszę sobie wyobrazić, to 1/3 na tych listach to stanowili ludzie kultury, sztuki, literaci. Ukazała się taka, pięknie to opisał profesor Madajczyk, polityk okupanta hitlerowskiego w okupowanej Polsce, w generalnej guberni, w ogóle na ziemiach włączonych do Rzeszy. Proszę Państwa, była lista książek, które na Dzień Dobry od razu na makulaturę. Po czeskiej stronie w Stonawie to wieźli z tych szkół polskich, z Towarzystwa czy Szkoły Ludowej, czy z Siły tego, to na wozach wieźli do Olbrachcic do składu, żeby to przemielić. To samo było w Polsce. Młyn papierniczy w Książu przemielił większość książek z polskich organizacji z Wielkopolski. I jak wieźli ci wozacy, to jeszcze rzucali te grubsze książki do rowów, do przykopy, że jak potem wieczorem już Polacy szli, to wybierali te książki z rowów, bo dobrze, że była sucha wtedy taka pogoda, bo to nie pamiętam, czy co zrobili od razu w październiku, czy dopiero na wiosnę następnego roku. Ale to wszyscy wspominali, jak książki wieźli, prawda, na makulaturę. Czyli niszczono kulturę, to była tak zwana eksterminacyjna polityka kulturalna, eksterminacja kultury polskiej. Ale z drugiej strony to robił system totalitarny. Ale drugim totalitaryzmem w polityce kulturalnej był, proszę Państwa, socjalizm, komunizm. I Lenin opracował koncepcję tak zwanej leninowskiej polityki kulturalnej. Ja czasami wtedy z tego pytałem, bo to świadczyło o totalitaryzmie. A co należy zrobić pierwsze? Po pierwsze zniszczyć starą kulturę, niektóre wytwory starej kultury. Po drugie, zniszczyć inteligencję. Trzeba sobie wychować nową inteligencję pochodzenia robotniczo-chłopskiego. Stąd punkty za pochodzenie robotniczo-chłopskie na uczelniach. Czyli nie należy słuchać starej inteligencji, bo ona jest reakcyjna, tak samo jak burżuwa, po prostu zniszczyć kulturę klas wyzyskujących. Czyli szlachecką, magnacką, burżuazji. No ale innej nie było, za przeproszeniem. To była kultura mieszczańska, chłopska, a chłopi to wrogowie, to kułacy przecież. I w związku z tym leninowskie koncepcje mówiły, budujemy nową kulturę w oparciu o nowo wychowaną inteligencję. A słynny poeta, który potem popełnił samobójstwo, tak, Majakowski, to co on powiedział? Jaki miał stosunek do kultury? Mimo, że zdolny, ale wiadomo, że czasami zdolny też odbija. Tak mówię żargonem. Prędzej pożałuję zepsutej śruby, niż spalenia cerkwi Wasyla Błażennego na Placu Czerwonym. Coś takiego. Cytuję prawie dosłownie. Zepsuta śruba, którą robotnik tam podskręca, potrzebuje, coś nowego w technice powstaje, jest ważniejsza od tej cerkwi. I potem się nie dziwmy, że 90% cerkwi zniszczono. Zburzono. Ja byłem kiedyś w Leningradzie, no to będę w czasie, kiedy profesor Klebowczyk zmarł, bo nie byłem na pogrzebie, na takiej wycieczce tygodniowej. I tak podchodziłem, bo widziałem, kurczę, tu cerkiew, bo widziałem po kopuły, po wysokie budynki. Podszedłem do jednej, dom kultury. Dom kultury w cerkwi. Do drugiej,
magazyn meblowy, a wiecie, co było w trzeciej? Browar. Zrobili browar z cerkwi. No cóż to jest? No dzisiaj macie browary prywatne, to tu można zrobić browar, w Książnicy, gdyby się uprzeć. Instalacja jakiś mały browar. Tam był taki średni wielkości browar. Teraz to my na zachodzie, we Francji, w Niemczech. Tak, tak, to pan ma rację, oczywiście. Teraz jest, to się zamyka. Hotele są... Tak, tak, no, wie pan, Marcis jest... Marx to był Rosjanin, Engels to był Rosjanin. To na zachodzie podrzucono, w Rosji to przyjęto, Lenin szczególnie to rozwinął i inni. No, zwracam uwagę na to, że system totalitarny prowadzi często eksterminacyjną politykę kulturalną. Eksterminację. Po prostu to, co robiono w Związku Radzieckim, powstała organizacja kulturalna Proletkult, od proletarska jak kultura. Proletarska jak kultura. Miała rozwijać kulturę robotniczą. Czyli zwalczać analfabetyzm. Były pociągi, na przykład jechał tam pociąg, był jeden wagon nauczycieli, drugi wagon był plastyków, czyli i ten pociąg był pomalowany. To były takie pociągi propagandowe troszeczkę. Uczono, zwalczano analfabetyzm na froncie, w okopach, bo rzeczywiście chłop rosyjski był ciemny. Zresztą jaki był ten żołnierz w II wojny światowej, czasami wracali na te, to wiadomo, jak kwestia zegarków, prawda, to były czasy. Ale i oni zniszczyli duży dorobek kultury rosyjskiej. Może nie całej klasyki, ale do część twórców zwiała, bo mieli pochodzenie szlacheckie, to jest to. I w związku z tym te wzory próbowano narzucić całej Europie Wschodniej. Leninowskie koncepcje polityki kulturalnej. Czyli odżegnujemy się od tradycji narodowej, budujemy wielką kulturę internacjonalistyczną, międzynarodową kulturę robotniczą. Uczymy się rosyjskiego wszyscy, bo to jest język klasy robotniczej, której najgorzej było w Związku Radzieckim. Nawet w Bułgarii w klasie robotniczej było lepiej. W Czechach, już nie wiem, Czecha to była super klasa. To jak oni weszli ci w 68 roku, to niektórzy myśleli, że są na zachodzie, jak zobaczyli tę jakość tych miasteczek czeskich, prawda, czy Pragi. No, więc klasa robotnicza była najbardziej gnębiona, ale wmawiano, że ona jest predestynowana do tego, żeby w ogóle uprawiać twórczość robotniczą, pod robotników. U nas byli tacy twórcy, którzy się po wojnie dali na to nabrać. Stanisław Ryszard Dobrowolski, poeta robotniczej Warszawy. Wykorzystywali go nawet w latach 70. jeszcze, bo jak była manifestacja przeciwko Warchołom z Ursusa, Radomia, to on jako przedstawiciel poetów potępiał robotników, jako poeta robotniczy, prawda. Słyszałem to, mówię, na stadionie 10-lecia. Wtedy było europejskie zgromadzenie, nas przytrzymano, żebyśmy też byli wśród demonstracji, wśród tych siedzących tam, nie demonstrujących. Więc taka sytuacja, że nie można tworzyć nowej kultury, niszcząc starą kulturę. To tak, jakby ktoś chciał we Włoszech zniszczyć tradycję, no nie wiem, prawa rzymskiego. Tak jakby w Grecji chcieli zniszczyć cały dorobek kultury greckiej, prawda? No to nie, to jest niemożliwe. Ale ubzdurało się to i to się niektórym jeszcze dzisiaj ubzdurało, że stworzą coś nowego, zupełnie odcinając się od pewnych wartości podstawowych, prawda? Nie tylko kultury greckiej, prawa rzymskiego, chrześcijaństwa i tak dalej. No i teraz ten okres międzywojenny, ja mu poświęcałem 2 godziny, tutaj 15 minut, był bardzo dobry. Polityka kulturalna może być oceniona pozytywnie. Pozytywnie. Zbudowano wiele, proszę Państwa, nawet materialnych obiektów, bo się mówi o infrastrukturze kulturalnej, prawda? Proszę zwrócić uwagę, ile, już nie mówię o oświacie, szkoły Grażyńskiego, ale architektura się pięknie rozwijała. Była taka seria znaczków pocztowych, gdzie były placówki kulturalne, nie tylko Dworzec Morski w Gdyni, kolejka na Kasprowy, ale były te znaczki przedwojenne, no a potem niestety okupacja hitlerowska i straciliśmy połowę twórców na przykład, wymordowanych. Jak nie? Czasami to byli ludzie zasłużeni dla kultury lokalnej, wystarczy, bo najczęściej ktoś, kto był znany, był także działaczem. To tak jak nasi pierwsi pracownicy na Usiu, że jakiś doktor Gańcaczyk, kto zakładał straż pożarną, prawda, pod Bielskiem, działał tam, bo dzisiaj to rzadko który pracownik, nawet związany z uczelnią, działa społecznie. Także to chyba, że jest związane z regionem, ale często dojeżdżają, tego nie czują się związane, bo czasami ze swoją wsią, tam gminą się czują związane, się i wybiera na radnych. Ale więc i potem zaczyna się Polska Ludowa, proszę Państwa. I jest co najmniej 5 etapów polityki kulturalnej.
Do 49 roku było jeszcze stosunkowo dobrze. Odradzały się przedwojenne czasopisma. Bo ludzie myśleli, no jesteśmy wyzwoleni, co prawda wyzwolenie było jakie było, Armia Radziecka zastąpiła, no garnizony w wielu miastach były, w kilkudziesięciu. No ale zaczęło się uspółdzielczanie, mówiono uspołecznianie, ale to nie było uspołecznianie. To wszędzie partia miała swoich ludzi. Czyli proszę zwrócić uwagę, pamiętacie Państwo nazwy spółdzielni wydawniczych? Czytelnik. Przecież był taki komunista Borejsza, no to będę żydowskiego pochodzenia. Często mieli żydowskie nazwiska, przyjmowali polskie. To była kontrola nad ruchem wydawniczym. Wydawać tych, a nie tych. A była na przykład książka, porządne spółdzielnie wydawnicze, robotnicze, a druga wiedza, połączona, żeby była tylko książka i wiedza KIF. Mówiono potem, że to wydawnictwo kiwało Polaków, bo podlegało bezpośrednio Komitetowi Centralnemu. KIF, a potem była KAF, Krajowa Agencja Wydawnicza, to już później. Proszę Państwa, generalnie wydawnictw liczących się było kilkanaście. Wiecie, ile teraz jest? Setki. Setki. Bo są wolne, bo są prywatne. A wtedy musiały mieć zgodę partii, cenzury, państwa, władzy państwowej. W każdym powiecie, gdzie była drukarnia, był punkt cenzury. W Cieszynie też. I teraz tak. Proszę, wymienię Wam najważniejsze wydawnictwa komunistyczne, które no, wydawały czasami nawet dobre książki. Na przykład wydawnictwo MON, Ministerstwa Obrony Narodowej, wysokie nakłady o partyzantkach, o serię książek Bitwy Kampanii Dowódcy, jakieś tam Żółtego Tygrysa, prawda? Ale były też dobre wydawnictwa, na przykład wydawnictwa Związków Zawodowych, też dużo propagandowych, wydawnictwa CZZ, Centralnej Rady Związków Zawodowych, potem Związkowe. Ale były wydawnictwa spółdzielcze, one wydawały Marię Konopnicką na przykład. Rzadko które wydawnictwo nie miało związku z partią czy z polityką państwa. Na przykład PAX. W PAX-ie drukowała Zofia Kossak-Szczucka. Prawda? Ale oni mieli, dzięki temu, że PAX głosował tak jak komuniści, no czasami tak jest, dzisiaj w Sejmie też tak jest, raz głosują w tej koalicji, raz w tej. Oni mieli po prostu zgodę. Oni mieli nawet swój dziennik Słowo Powszechne i WTK, Wrocławski Tygodnik Katolików. Oni mieli po prostu potem katolik, był taki ten katolik. A najśmieszniejsze, proszę Państwa, że w polityce prasowej było tak, że pewne czasopisma musiały być w każdym kiosku, tak jak prasa partyjna. No i ludzie je kupowali. Jak się kończyła zmiana przy kopalni Jankowice, gdzie mieszkałem, to największa kolejka przez pierwsze pół godziny była do kiosku Ruchu. Mimo, że w nim nic nie było, z wyjątkiem perfumów byle jakich, rzadko papieru toaletowego, mydła, kilku tygodników i był stos Trybun Robotniczych, Trybun Ludu, mniejszy stos Standard Młodych i cała prasa znikała, bo wychodziła pierwsza zmiana o 14. Oni szli do autobusów, niektórzy na rowery, bo to były lata 60. i znikało 2000 dzienników. No ale skąd oni mieli się dowiedzieć, jaki jest program telewizyjny? A poza tym w tej Trybunie Robotniczej była powieść w odcinkach. Raz to nawet była powieść w odcinkach, nazywała się Czantoria, o partyzantach na Czantorii. Tylko nie wiem, czy to było w... Nie, w Głosie to nie... No ja to wycinałem przecież nożyczkami i sklejałem. Czyli... I proszę zwrócić uwagę, no ludzie byli chłonni słowa pisanego. Bo była strona sportowa, była strona o to, że statek kubański już z cytrynami dopływa do Gdyni. To pisali na 3 tygodnie nim dopłynął, a potem, że stoi na ledzie na tydzień, a potem, że jest rozładowywany, a cytryn nie było, prawda? I w związku z tym zwracam uwagę, że ludzie, ale tytuły prasowe niektóre musiały być. A co musiało być w kioskach? Jaka była polityka wydawnicza? Proszę Państwa, Kraj Rad, Kobieta Radziecka, magazyn Przyjaźń, organ TPPR-u, ale były też gazety harcerskie. No, Świat Młody, to się dało czytać. Była gazeta Filipinka, Przyjaciółka do miliona nakładu i nie było tam zdjęć, tam było 10% powierzchni, na stronie pierwszej było zdjęcie, tam nie był taki był papier, oni nie byli w stanie wydrukować kolorowych zdjęć. Przyjaciółka teraz to jest, nie wiem czy jeszcze wychodzi, ale po czym poznać tak zwaną prasę brukową, proszę Państwa, niższego rzędu. Przecież gdyby ktoś się pomylił i napisał list, i dał nadawca, czy ulica Armii Czerwonej, ale zapomniał, numer podał nawet bloku, a zapomniał miasta napisać, to w setkach miast była ulica Armii Czerwonej, Lenina,
Rokosowskiego, marszałku Brazińskich, a Jacek ich zasłużeni dla Polski, no prawda? No wyzwolili w cudzysłowie Polskę. Czyli polityka kulturalna służy indoktrynacją często. Na szczęście ona się zmieniła. Zmieniła się między państwo, macie świadomość, że w latach 50. było zalecenie, że 1/3 filmów musi być radzieckich w kinach, a generalnie 2/3 filmów było z krajów socjalistycznych, a reszta to polskie, rzadko z zachodu. A jeżeli to jakieś komadejki już w latach 70. puszczano, czy Gang Olsena i tak dalej, to dzisiaj w telewizji, nawet dobre komedie. Ale byśmy nie mieli łączności, zabroniono w latach 50. tłumaczenia utworów, zniknęła prasa anglo-francuskojęzyczna, nie było importu prasy. Kluby międzynarodowej prasy i książki powstały dopiero pod koniec lat 50. Kajpiki. I Ameryka do nich trafiała. Słynne czasopismo. Ameryka, prawda? Spod lady kupowane czasami. I broszury z myszką Miki. Ale tylko dlatego, że była odwin. Wcześniej to nie mogło być, mimo że Amerykanie mieli Kaczora Donalda 20 lat szybciej. I dzieci na zachodzie też. Żołnierze amerykańscy mieli Kaczora Donalda wyświetlane na froncie. Po prostu były kompanie oświatowe i szły filmy z myszką Miki. Były specjalnie kręcone dla żołnierzy. Proszę Państwa, więc polityka kulturalna są to ciekawe zagadnienia. I kiedyś ja do tego tematu wrócę.